Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, kolejny materiał. Wchodzimy z nową serią. Myśl jak neuroterapeuta. Będę chciał podrzucić Wam sposób myślenia, który przekazujemy na kursie neuropsychoterapii. Będzie to na kursie, ale może będą smaczki, może będzie tego więcej. A nawet wiem, że dzisiaj to, co robiliśmy z Dominiką pod kątem bólu cięgła lędźwiowego w przełożeniu na kończyny dolne, problemy, dlatego że jest to pacjentka, która odczuwa ból lędźwi głównie w staniu i chodzeniu, będą nowe smaczki, więc staram się otworzyć to, co robię w gabinecie, to jak myślę, to jak łączę kropki, to co robimy na kursie z Maćkiem. Dajcie mi koniecznie znać, czy taka seria będzie Wam się podobała. Jeżeli tak, jedziemy mocno z tematem i przerzućmy to, zwiększycie swoją na pewno możliwości łączenia kropek jako fizjoterapeuci i być może staniecie też neuroterapeutami. Słuchajcie, jest z nami Dominika. Dominika, jakie Ty masz problemy, w czym Ci możemy pomóc? Jednym z głównych problemów jest ból lędźwi, który mm-hmm. się pojawia głównie jak stoję mm-hmm. I chodzę. Dobra. Okej, okay. I powiedz mi tak, po pierwsze, od jak dawna ten ból masz? To jest pierwsza sprawa. Myślę, że od roku. Dobra. Po drugie, powiedz mi, czy ten ból, bo tak, nasila się, kiedy sobie stoisz i chodzisz, a jest tak, że w innych pozycjach w ogóle tych lędźwi nie czuwasz? Nie wiem, w pozycji leżenia, w pozycji siedzenia? Jeszcze kiedy leżę totalnie na płasko, okay. Wtedy ten ból się również pojawia. Dobra. Okej, okay. Czyli jak ewentualnie sobie położysz na boku albo po całej nocy nie czujesz tego? Nie. W nocy lędźwie super, dobra. My też wiemy, że trochę te problemy nie mają takiego charakteru dyskopatycznego, płynowego, bo wtedy ból się by raczej pojawiał dyskomforty podczas dłuższego nieuruchomienia. U Ciebie tak nie jest, czyli siedzisz, leżysz, jest w porządku, tak. Pojawia się podczas chodzenia. Dobra. I stania głównie. I stania. Czyli jak ten kręgosłup jest w takiej, powiedzmy, neutralnej pozycji, to wtedy on się pojawia. Dokładnie. Dobra, zobaczymy, co się w takim razie dzieje. To jest jakby jedna rzecz. Jak już jesteśmy na temacie tutaj, wiesz, odcinka lędźwiowego, to pytanie jest takie, czy Ty masz jakieś tematy związane z problemami z brzuchem, z jelitami, jakieś wzdęcia, zaparcie, biegunki, refluks, coś się dzieje tutaj? Aktualnie? Aktualnie nie. Aktualnie nie. Wiem, że jak rozmawialiśmy to wcześniej, kiedyś coś się działo, ale już tam Ola, z którą pracowałaś tak, od nas z gabinetu, dokładnie. Już jest fajnie. Udało się Dobra. Załagodzić te objawy. Super. Dobra. Coś oprócz lędźwi u Ciebie się jeszcze dzieje? Czasami pojawia się ból z tyłu pleców. Mhm. Ból z tyłu pleców, ale gdzieś górna część bardziej? Dobra. W górnym odcinku. Okej. Okay. To jest bardziej centralnie? Po której stronie z bardziej? Zazwyczaj po prawej stronie. Po prawej, dobra. Przy łopatce. Mhm. Okej. Okay. Coś jeszcze? Jeśli chodzi, bo tam jeszcze wspominałaś coś o kończynach górnych, no nie? A, drętwieniu rąk, tak. Bo mówię właśnie, że... Drętwieją mi ręce po nocy przespanej. Po prostu czasami to jest do tego stopnia, że nie mogę chwycić telefonu rano, żeby budzik wyłączyć. Mhm. Bo też mówiłaś, że czujesz te ręce tylko w niektórych pozycjach, z tego co kojarzę. No tak, ze względu na to, że śpię nie na plecach, tylko w takiej boczno-brzusznej pozycji. Mhm. Te ręce gdzieś tam się wywijają i później po całej nocy tak przespanej nie mam chwytu. I to jest jedna i druga ręka? Tak jest. Dobra, i to są jakby czujesz całe ręce, nie tak, że bardziej te dwa palce, czy nie. cała ręka? Garstek i Dobra. Cała ręka tutaj. To raczej byśmy myśleli w kategoriach albo jakiegoś podrażnienia gdzieś w obszarze splotobarkowego, albo po prostu problemów krążeniowych, tak? Mhm. Czyli coś się dzieje w Twoim ciele, przez co nie dopływa, albo bardziej prawdopodobnie nie odpływa krew żylna i ewentualnie czujesz, że tam te ręce takie sztywne, zastałe trochę, nie masz motoryki prawidłowej w nich, to sobie to ewentualnie sprawdzimy. Jasne. Dobra, z tego co kojarzę, Ty nie miałeś żadnych operacji specjalnie, oprócz nie. prostego zabiegu na migdałki Dokładnie. Chyba, tak? Nie miałeś też jakichś specjalnych urazów typu skręcenia, zwichnienia, złamania, nic takiego nie wydarzyło się. Powiedz mi jeszcze, czy Ty miałeś jakieś wypadki samochodowe albo upadki na tyłek, coś w tym stylu? Upadki na tyłek się zdarzały, jak się na rolkach jeździło w dzieciństwie często, a wypadek samochodowy miałam jeden, ale to nie był jakiś poważny wypadek, po prostu wjechał w nas pan od tyłu, więc mocno nami zarzuciło, ale nie miałam później żadnych objawów z tym związanych. Dobra. Okej, wiesz co, to tak, nie będziemy robić takiej full pełnej diagnostyki, dlatego że tutaj może byśmy spędzili na tym przynajmniej ze 40 minut, ale zrobimy sobie tak, że zrobimy u Ciebie sobie badanie palpacyjne w obszarze jamy brzusznej, co tam się w ogóle dzieje, wrzucimy sobie do tego testy nerwomięśniowe, żeby sobie trochę zrozumieć Twoje ciało, jak to wygląda i jak Ty funkcjonujesz i postaramy się wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie tego prostego
badania. Więc wiesz co, zrobimy sobie tak, że wiesz co, połóż się na początku, zaczniemy sobie od leżenia na pleckach. Jasne. Dobra, słuchajcie, na początku zbadamy sobie, my to nazywamy tak zwanym neurofizjologicznym stanem pacjenta. Czyli zaczniemy sobie od testów nerwomięśniowych, dlatego, żeby zobaczyć sobie, w jakim stanie pacjent jest, zanim cokolwiek zaczniemy robić. Dlatego sobie zacznę, wiecie, od badania palpacyjnego, zacznę sobie tam machać miednicą, dotykać jamy brzusznej, oceniać sobie kręgosłup i tak dalej. To być może już coś naprawi albo coś popsuje. Nie wiem tego. Więc zaczniemy sobie. Jeszcze nic nie robiliśmy, jesteśmy po krótkiej pogaduszce. Sprawdźmy sobie, jak w ogóle działa Dominika. Weźmy sobie jakiś mięsień, randomowy jeden. My bardzo używamy często mięsienia ramiennego albo w ogóle tej ogólnej grupy zginaczy, dlatego że bardzo rzadko one coś kompensują. Więc sprawdźmy sobie, jak to działa. Manipulacja na wrzeczonka. Myślę, że już wiecie, o co chodzi z tym prostym testem. Widzimy, że lewa ręka różni się, u Dominiki działa, więc tak naprawdę mamy mięsień wskaźnikowy. Fajnie, wiemy, że okazji ona nie jest w globalnej hipertonii, jest w globalnej hipotonii, więc już mamy, to już wiemy. Dodatkowo wiemy, że te testy u niej wyglądają fajnie, dlatego że Dominika wie, o co chodzi, wie, że po prostu ma trzymać rękę w danej pozycji. Wiem, że pracowała z Olą, na pewno Olę trochę edukowała ją pod tym kątem. Więc obciążamy sobie. Jeśli chodzi, słuchajcie, o testy, to ja wiem, że bardzo często robicie podstawowe błędy pod tym kątem, że szarpiecie. A chodzi o to, żeby to był bardzo spokojny test. Siła jednostajnie narastająca, powoli. Tak jakbyście wrzucali biegi bardzo w dobrym czasie. Czyli ja wrzucam sobie, wiecie, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i widzę, że Dominika jest w stanie wygenerować coraz większą moc w tym mięśniu, coraz więcej napięcia jest, fajnie, fajnie. Potem robię sobie manipulację i też sobie obciążam. Jeden, o i wiecie, od razu mi na dwójce słabnie, tak? Więc jest w porządku. Czasami będzie słabo na jedynce, czasami na dwójce, czasami na czwórce, tak czy inaczej. Widzę, że jest różnica po manipulacji, rewelacja. Dobra, idę sobie w takim razie pod kątem trochę palpacji. Odsłonimy sobie jamę brzuszną tutaj. Więc zobaczymy sobie, słuchajcie, dlatego że tak, jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy, to dużo częściej problem odcinka lędźwiowego możemy znaleźć po przedniej stronie niż po tylnej. Oczywiście tylną też sobie za chwilkę sprawdzimy, palpacyjnie, co tam się dzieje, ale zaczniemy sobie od przodu, bo statystycznie jest to bardziej prawdopodobne. A jeżeli was pacjent jeszcze wspomina, że ma jakieś problemy, trzewne, jakieś zdęcia, zaparcie, problemy uroginekologiczne, to tym bardziej warto sobie od przodu zacząć. Zrobię sobie proste badanko jamy brzusznej, co tu się dzieje. Ok, widzimy, że górna część całkiem w porządku to wygląda, proste badanie kwadrantów. No tu widzimy, że dół jest taki trochę sztywny. Czy to jest dla Ciebie bolesne? Troszeczkę. Mhm. A tutaj? Mhm. Więc o i rzeczywiście tutaj widzimy, że bardziej prawa strona. Powiedz mi, jeszcze nie zapytam, czy ten ból odcinka lędźwiowego to on jest bardziej miejscowy, czy on się zdarza, się promieniuje do nogi, do miednicy? Miejscowy. Miejscowy. Centralnie na odcinku lędźwiowym, czy gdzieś rozchodzi się na boki? To jest bardziej punkt, czy bardziej jakiś tak, placek większy? Szeroko po prostu. Szeroko, taki cały pasek. Cały, tak, dobra. To jest taki pasek na tej wysokości tutaj? Tak jest. Ok. Czyli kość krzyżowa i dolne segmenty lędźwiowe, tak? Gdzieś tam stawy, krzyżowodrawy, dobra. I tu widzimy, że też ta sztywność jest większa ewidentnie na dole. Możemy użyć, słuchajcie, sobie elementów protokołu palpacyjnego. Tu to by byłoby niezłe, dlatego że Dominika mówi, że te problemy nie pojawiają się, jak ona chodzi albo stoi. Czyli trochę wygląda, jakby kończyny dolne były zaangażowane w ten problem. Więc dobrą opcją byłoby sobie też testować kończyny dolne. My w testach wykorzystamy to, żeby sprawdzić, co się dzieje, dlatego że możliwe, że odcinek lędźwiowy będzie kompensował gorszą pracę kończyn dolnych. To jest hipoteza, musimy to sprawdzić. Ok. No ja natomiast użyję sobie elementów protokołu palpacyjnego. Zobaczymy sobie miednicę. Czy jest tutaj amortyzacja, czy jest miękko, elastycznie? Czujemy, o, zobacz w ogóle tą stronę i tą stronę. Inaczej, no nie? Inaczej. Dużo miększy, fajniejszy ruch po stronie lewej, dużo twardszy, większy opór po stronie prawej. Ruch na boki, tak samo czuję, że jest ograniczenie po stronie prawej. Prawa strona sztywniejsza. Mogę sobie zobaczyć dolne żeberka, też sztywno po stronie prawej, ewidentnie. Ok, widzimy, że strona prawa sztywniejsza. Jama brzuszna, jaki bardzo globalny ruch, tutaj tego akurat nie widać. No może trochę na głębszych warstwach czujemy restrykcje w dolnych częściach, więc gdzieś od razu informacja obszar, gdzieś jelita grubego, mięśnia biodrowego, lędźwiowego, pęcherza, narządów rodnych, tutaj ewentualnie coś się dzieje. Mnie też oczywiście będzie interesowała obszar
więzła topochwinowego po jednej stronie, po drugiej stronie. O, tutaj widzimy, że ta prawa strona trochę bolesna, trochę sztywna. Obszar spojenia łonowego. Tutaj w porządku? Nie do końca. No, nie do końca. Czuć restrykcję, więc widzimy, że rzeczywiście już mamy kilka rzeczy do przyczepienia się, jeśli chodzi o dół. Słuchajcie, zobaczymy sobie tak naprawdę w tym momencie, jak Dominika reaguje na proste test. Zobaczymy sobie, jaka jest reakcja jej układu nerwowego. Więc sprawdzamy sobie tak, miesiąc wskaźnikowy i my tutaj na kursie neurostyki uczymy ludzi podstawowych kilku bodźców, żeby sprawdzić sobie, czy reakcja układu nerwowego na bodziec stresowy jest wprost proporcjonalna do tego stresora. Czyli wprowadzę sobie mały stresor. OK. I widzę, że Dominika reaguje prawidłowo. Sprawdzę sobie jeszcze obciążenie dla stawów, torebki stawowej, ścięgien. O, i tutaj coś już. Trochę łatwo cię popsuć jest, więc wiesz, fajnie działasz, kompresja na ścięgna i się wyhamowujesz. Możliwe, że w tej ręce coś się dzieje, więc zobaczymy sobie inny obszar, ale nie. Widzimy, że teoretycznie... Okej, dobra. Dość intensywna reakcja na ścięgna to jest. Zobaczymy sobie jeszcze tkankę łączną. Jak sobie pociągniemy, co się wydarzy? Nic się nie dzieje. Więc widzimy, że tutaj ewentualnie moglibyśmy nad tym tematem trochę popracować, gdyż są takie momenty, że w niektórych bodźcach ukanie Dominiki w jednym konkretnym wprowadzamy sobie mały stresor i ta reakcja jest zbyt intensywna. Mówimy tutaj o nadwrażliwości na bodźce, gdzie po prostu już będziemy wiedzieć, że pacjent po prostu zbyt intensywnie reaguje na stres, co może skutkować tym, że jest ograniczona regeneracja, że na przykład nie masz problemu ze snem, że wstajesz niewypoczęta, ale u ciebie nie jest to jakby w super dużej formie, więc możemy potem ewentualnie moglibyśmy sprawdzić sobie, jaki czynnik stresowy, czy on ma bardziej charakter strukturalny, chemiczny, emocjonalny, wpływa na to, że ty jesteś trochę taka rozregulowana. My zobaczymy sobie, czy ten kręgosłup będzie w ogóle nam poprawi sytuację. Jak nie, to później sprawdzimy sobie, co ewentualnie, dobra? Jasne. Okej. Idźmy sobie w takim razie, słuchajcie, dalej. Jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy, to my chcemy sprawdzić, jak działa. Podstawowe testy na brzuch, na czworoboczny lędźwi, być może na prostownik odcinka lędźwiowego, na mięsień biodrowo-lędźwiowy, być może ewentualnie jak chcemy zahaczyć o kończyny dolne, to byśmy sprawdzili sobie miednicę, czyli pośladkowy wielki, grupę kulszowo-ogniową, przywodziciele, prosty uda, to co po prostu ma wpływ na ustawienie miednicy i w konsekwencji na kręgosłup lędźwiowy, o którym gdzie Dominika zgłasza dolegliwości bólowe. Sprawdźmy sobie brzuszek. Druga noga tak samo. Słuchajcie, prosty test odwrotnego krzesełka. Po pierwsze, nie instruuj, jak komunikuj, po prostu jak pojawi się jakiś ból na przykład, albo dyskomfort, a po drugie zobaczymy, czy jesteś w stanie tę pozycję utrzymać. Utrzymaj taką pozycję. Trzymaj. OK. I tu widzimy, że przód brzucha u ciebie. Trzymaj. O, troszeczkę działa za bardzo. Widzimy, że jest to obszar hipertoniczny, więc prosty brzucha coś kompensuje. Zobaczmy sobie, co w takim razie on kompensuje. Idźmy sobie do bocznej ściany, utrzymaj taką pozycję, nie pozwól. O, tu widzimy, że nam brzuszek za bardzo, trzymaj pozycję. Nie działa. Druga strona, trzymaj, nie pozwól. Zobaczcie, i tutaj działa, trzymaj. Lepiej, więc to nam się pokrywa z palpacją. My czuliśmy tak naprawdę, że jeśli chodzi o sztywność, mamy cały dół, ale jeśli chodzi o elementy protokołu, to mamy sztywność biodro prawe, miednica po stronie prawej i od przodu i od tyłu i jeszcze dolne żebra po stronie prawej. I ten brzuch po stronie prawej też nam nie działa. Dobra, zobaczmy sobie czworoboczne lędźwi. Trzymaj taką pozycję, nie pozwól, żeby te nogi wróciły do pozycji wyjściowej. I tu nam też do końca nie działa. Czuję, że to jest trudno utrzymać, to nie? Mhm. Trzymaj. I druga strona, jest to zdecydowanie łatwiejsze, no nie? Tak, zdecydowanie. No, więc już kolejny punkt zahaczenia. Sprawdźmy sobie jeszcze biodrowy lędźwiowy w wspólnym teście dla tych zginaczy. Trzymaj taką pozycję. Nie pozwól. Działa. Tu akurat odruch ucieczki użyjemy, bo manipulacja na wrzecionka, o, za dużo napięcia ewidentnie, biodrowy lędźwiowy. Ciężko zrobić manipulację, szczególnie na mięsie lędźwiowy, który jest dość głęboko położony. Druga strona, sprawdźmy, jak to wygląda. Otrzymaj taką pozycję, nie pozwól. I tu jest, zobacz. Czyli trzymaj. I widzisz, że
tutaj tego napięcia było trochę za dużo, tu masz go trochę za mało i znowu my co będziemy chcieli? Już informacja jest taka, że chcielibyśmy poprawić pracę na pewno tej strony. Możemy zobaczyć dalej i wiecie, czasami jest tak, że ten temat to dotyczy na przykład całej bocznej taśmy tutaj, więc możemy sobie sprawić jeszcze jak pośladkowy średni, jak naprężasz, to też nam powie trochę więcej o naszej pacjentce. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól. Działa fajnie. Puść, 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 puść. Druga strona, trzymaj, nie pozwól. O, i tutaj też jest ciężko. Trochę, zobacz jak walczysz, no nie? Po tej stronie, a po tej po prostu działa, no nie? Nie trzeba, dokładnie, naturalnie się blokuje. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól. Dobra. I tutaj trzymaj. Akurat naprężacze po obu stronach nam nie działają, więc to jest kolejna informacja. Zobaczcie, nie działa naprężacz po obu stronach. Naprężacze po obu stronach to jest temat albo unerwienie segmentów lędziowych, albo problem jelitogrube. Mamy też sporą sztywność w obszarze właśnie jelitogrubego, więc to nas już informuje. Pośladkowy średni natomiast nie działa głównie po stronie prawej. Tutaj bym bardziej szedł w kategoriach, co się dzieje z biodrem prawym, jeśli nam się przekłada kręgosłup lędźwiowy i co się dzieje z jamą brzuszną. Zobaczmy sobie w takim razie, widzicie, tu łączymy sobie fakty, tak? Wiemy na przykład z jakimi strukturami połączone są poszczególne mięśnie, z jakimi narządami są powiązane, więc możemy szyć na bieżąco, o co w ogóle tutaj chodzi. Zobaczmy sobie w takim razie, wykorzystując wskaźnik, co się dzieje z bioderkiem po tej stronie, trzymaj. Zrobię sobie tak, patrzcie, trakcja. No i się nam wskaźnik popsuł, czyli tutaj mamy jakiś problem torebkowy. Druga strona. Tu jest w porządku. Idę sobie w kompresję. Obciążę sobie bioderko. Też mam jakiś problem z tym bioderkiem. Kompresja. Nic się nie dzieje. Odruch ucieczki. Wszystko w porządku. Czyli bardziej te bioderko tutaj mamy jakiś problem. Możemy sobie sprawdzić, czy jak ja sobie postymuluję te bioderko, możemy za chwilę zobaczyć sobie, co tam się w ogóle, co tam w tym bioderku się w ogóle dzieje. Ale jakbyśmy zrobili sobie przykładowo, załóżmy, teraz będę, wiecie, szył diagnostykę na bieżąco, żeby wam tłumaczyć, żeby to było zrozumiałe. Głęboko tutaj konkretną kompresję na te bioderko problematyczne, to zobaczmy sobie tak, co się wydarzy z czworobocznym lędźwi, trzymaj, lepiej, i z brzuchem, trzymaj, nie pozwól, ewidentnie lepiej. Czyli to by miało trochę więcej sensu, ponieważ jak te biodro jest w pozycji właśnie wyprostowanej, takiej rozciągniętej i jeszcze obciążającej, to się okazuje, że pojawią się jakieś problemy odcinka lędziowego. Mogli, słuchajcie, byśmy to sprawdzić w bardzo prosty sposób. Wiesz co, jednak poproszę cię, żebyś sobie na chwilkę stanęła. Jest. Dobra? Powoli sobie stań po tej stronie. Możesz sobie tak, ok. Słuchaj, więc sytuacja jest taka. Po pierwsze możemy zobaczyć sobie, co się w ogóle dzieje u ciebie z tą nogą, czy ty w ogóle chcesz ją obciążać. Jak sobie stoisz tak, to aż tak bardzo tego nie widać specjalnie, ale możemy sobie wykorzystać, słuchajcie, test nerwomięśniowy. Czy ty w ogóle tak zawsze stoisz, tak wąsko? Nie, tak weź tak, żeby ci tak wygodnie było, no nie? Raczej z jedną nogą obciążoną bardziej niż drugą. Okej, okay, dobra. I a którą bardziej lubisz obciążać nogę? Jak sobie tak stoisz? Bardziej prawo obciążysz, bardziej lewo? Bardziej prawo. Bardziej prawo, dobra. To też jest dla nas, słuchajcie, ciekawa informacja, dlaczego tak jest. I teraz tak, możemy zobaczyć, jaki temat jest bardziej naglący. Czy sytuacja jest taka, że mam jakiś problem w stawie, czy mam jakiś problem więzadłowy? Jak był problem w stawie, zobaczmy sobie to. Co się w ogóle dzieje? Stań sobie tak, staraj się równomiernie obciążyć nogi. Równomiernie, dobra? Mhm. 50 na 50, stoisz. Staram się. Dobra, idealnie, trzymaj. Ok, jest w porządku. Obciąż sobie bardziej prawą stronę. Trzymaj. Działa nieźle. Odciąż sobie, trzymaj. Zobaczcie, tutaj jest tak, że jak sobie odciążyliśmy prawą stronę, to pojawi się problem, ale to oczywiście może oznaczać, że dwie rzeczy. Oto może być zaskoczeniem dla wielu osób. Po pierwsze, może być problem stawowy gdzieś w tej nodze, co jest prawdopodobne, ale to by do końca nie łączyło się z naszym tematem, który tutaj mamy, ale my odciążamy sobie drugą nogę. To znaczy, że my zmniejszamy tak naprawdę ciśnienie w stawie, ale tak naprawdę to odciążenie powoduje, że struktury stawowe częściowo się oddalają, jest mniejsze ciśnienie, ale jest większe obciążenie na więzadła w sytuacji, kiedy jest tutaj dekompresja w stawie. Więc zobaczmy sobie tak, odciąż sobie tą nogę i zobacz, jak sobie stoisz na tej nodze, trzymaj tą rękę, w ogóle nie idzie. Równomiernie obciążenie, pojawia się moc od razu, no nie?
Czyli widzimy, że ty będziesz unikała właśnie, że ta pozycja jest niefajna. Ta pozycja jest niefajna dla ciebie. Więc ty podświadomie od razu cyk, obciążę prawą nogę. Jest ci lepiej, no nie? Dobra. W tym biodrze mieliśmy problem i stawowy, i więzadłowy. Więc zrób sobie tak, obciąż bardziej lewą nogę. To jest ta pozycja, gdzie ty masz po prostu tej mocy mało. Dobra. Ja słuchajcie sobie, stymuluję teraz bioderko twoje tutaj w obszarze gdzieś tam więzadeł konkretnie. Trzymaj. I już jest ok. I normalnie masz więcej mocy. Czyli my wiemy, że to jest problem bardziej więzadłowy. Głównie tutaj będzie nam przodowo problem więzadłowy po stronie prawej. I ty rzeczywiście, czy ty do tego obciążasz bardziej? Na pierwszy rzut oka jakoś tak bardzo mocno to się nie rzuca, ale rzeczywiście trochę stoisz na tej nodze prawej. A zrób sobie taki lekki przysiad. Ok. I rzeczywiście tu widzimy, że to obciąża. Ty czujesz to, że obciążasz bardziej prawą nogę? No, im byśmy dorzucili, wiesz, im więcej powtórzeń, im więcej ciężaru miałbyś, to byś bardziej tą nogę prawo obciążała. Okej, dobra, wiemy więcej o co chodzi, czyli to jest dość ciekawy temat, tutaj mamy problem więzadłowy, strona prawa. Dobra, kładziemy się z powrotem. Dobra, wiemy sporo, więc teraz tak, spróbujmy otworzyć sytuację właśnie dekompresji w tym stawie. Chciałbym, żebyś popchnęła tą nogę w moją stronę. Popchnij sobie, o właśnie, i zobaczcie, teraz robimy sobie dekompresję w stawie biodrowym. Utrzymaj taką pozycję, trzymaj cały czas. I słuchajcie, wracam sobie na wskaźnik, sprawdzam, co się dzieje, jest wyhamowany i teraz zobaczę sobie, gdzie. Wiem, że głęboka kompresja będzie tutaj robiła robotę i zmniejszała sygnał i się okazuje, że niekoniecznie i mamy, tak? I gdzieś jest, okej, obszar, możesz puścić, możesz tu rozluźnić tą nogę, obszar przyczepu więzadła pachwinowego, sam do samej kości łunowej, gdzieś tam głęboko przywodziciele, okolice też krętarza mniejszego, to jest na przykład, które nas interesuje. Spróbuj sobie dotknąć tego obszaru właśnie, o, tak bardzo delikatnie, wiesz, może duża powierzchnia, super. Sprawdźmy sobie test podwójnej lokalizacji, co się dzieje. Tak, ten obszar nas interesuje. I teraz puść sobie tą rękę. Ta ręka trzyma, nie musi tak mocno wciskać. Lekki bodziec. I wiesz co, i sprawdzimy sobie, które struktury będą pracowały, jak sobie tak delikatnie dotykasz. No, mniej napięcia, bardzo subtelny dotyk. Super. I wiesz co, chcę sprawdzić sobie tak. Po pierwsze, sprawdzę sobie luźno nóżki. Czworoboczne lędźwie, trzymaj. Działa. Mięśnie brzucha, trzymaj pozycję. Działa. Fajnie. Dobra, tu był jeszcze mięsień biodrowo-lędźwiowy w teście takim ogólnym. Trzymaj taką pozycję, nie pozwól. Działa, lepiej odruch ucieczki. Pięknie puszcza, bardzo dobrze. Pośladkowy średni, zobaczmy sobie, czy on też. Trzymaj, on też. Napręży powinien szerokie, trzymaj. On niestety nie. Czy naprężacze, które nie działają obustronne, to jest jakaś inna tematyka do sprawdzenia na później, ale jeśli chodzi o ten obszar, fajnie to działa. Słuchajcie, mając tą pozycję, mogę też sobie sprawdzić ten bodziec, który sprawdzałem wcześniej. Pamiętacie, jak Dominiki probaliśmy kompresję na ścięgna, to ona się wyhamowała. Robię sobie kompresję na ścięgna, sprawdzam, co się dzieje. To nie jest to. To jest do zrobienia, ale to nie jest to. Pójdź sobie, więc zobaczymy później, czy tam nie ma coś jeszcze w jamie brzusznej do zrobienia. Ale ten obszar jest ewidentnie do pracy dla nas. Czyli będziemy pracowali sobie z wiadem pachwinowym, gdzie jest krętarzem mniejszym, więc przejdźmy sobie od razu do pracy. Będę mógł sprawdzić od razu to poprzez challenge terapeutyczny, więc idę sobie do tego obszaru. Trzymaj. Sprawdzam, co się dzieje. OK. I wiem, że bodziec, który będę musiał tak naprawdę wprowadzić, to jest zatopienie się w tkanki i uderzenie właśnie w kierunku właśnie gdzieś tam strony przeciwnej, tak trochę po skosie, z kierunku do kolca drewnego przedniego górnego po stronie przeciwnej, więc od razu idę sobie w technikę terapeutyczną, gdzie tak naprawdę zahaczam się, wybieram luz tkankowy, to może być troszeczkę niefajne dla ciebie i oddychaj głęboko, dobra? Powiedz mi w skali 0 do 10, jak czuwasz to dyskomfort? Na ile byś to zapunktowała? 8, czyli trochę jest niefajnie. Dobra. Więc chwila pracy poprzez właśnie wybranie luzu, zatopienie się w tkankę i czekamy sobie na rozluźnienie. Dobra, i teraz tak, zrobiliśmy sobie, słuchajcie, bardzo prostą pracę, dlatego że znajdziecie dobre miejsce, to ta praca jest naprawdę, nie chcę mówić, że przyjemna, bo Dominika trochę cierpiała, ale dość dynamicznie to wszystko idzie. I te więzadło nam rzeczywiście, słuchajcie, pracuje całkiem fajnie, jest zdecydowanie bardziej miękkie, elastyczne i ten ruch
też nam się poprawił. Aczkolwiek zobaczmy, słuchajcie, co się wydarzyło. Tu mieliśmy problem, głównym problemem, to był problem więzadłowy, więc tutaj trakcja powodowała największe problemy. Jest w porządku, ale sprawdźmy sobie kompresję, dalej jest niefajnie. Idźmy, słuchajcie, dalej za ciosem, dlatego że mieliśmy problem z naprężaczami. Spróbujmy je naprawić. Zobaczmy sobie, co się wydarzy. Jeszcze sobie raz spalpuję obszar dołów biodrowych pod kątem gdzieś przebiegu jelita grubego. Jak tutaj? Nie jest dyskomfort. Tu jest lepiej, gorzej? Chyba tym bardziej lewa strona, no. Chyba lewa strona. Lewa strona wydawała się sztywniejsza. Ja poszukam sobie najbardziej problematycznego miejsca. Wygląda, że to jest ten obszar. Delikatnie, wiesz co, delikatny dotyk. Super, świetnie, trzymaj taką pozycję. I sprawdźmy sobie naprężacze, co się wydarzyło. Trzymaj. Zdecydowanie lepiej. Druga strona. Też zdecydowanie lepiej. Okej. Pokaż mi na chwilę rękę. Działa. Podwójna lokalizacja. Mamy miejsce do pracy. Tak, ma miejsce do pracy ewidentnie. Czyli dół biodrowy, strona lewa, spróbujmy sobie coś zrobić i zobaczymy sobie w takim razie jeszcze jedną rzecz. Czy jak tutaj Dominika, powiedzmy, przykrywa miejsce problemu, to co się wydarzyło z kompresją na bioderko? I jest lepiej. Czyli teoretycznie problem stawowy tutaj jest tak naprawdę wtórnym problemem, pewnego rodzaju skutkiem tego, że mamy jakieś jeszcze problemy w obszarze jelit. Głównie w obszarze stępnicy i tu będziemy sobie teraz pracować. Delikatnie sobie to pozwolę odsłonić minimalnie ten obszar. Może na zgiętej nodze to zróbmy i zobaczmy sobie, co tutaj ja mogę zrobić. Ok. Wezmę sobie mięsień wskaźnikowy dalej, zahaczę się, pociągnę tkanki od bioderka. Pięknie mi się wyhamowuje, mam technikę do pracy, bardzo podstawową, pod kątem tkanek miękkich, lecimy z tematem. Zrobię sobie na początku delikatną pracę manualną, a później zrobię sobie swoją ulubioną technikę z ruchem, jeśli chodzi o obszar właśnie mięśnia biodrowego, otrzewnej, ściennej, ale to za chwilkę, teraz poczekamy sobie na rozluźnienie. To jest dyskomfort dla Ciebie? W skali od 0 do 10 jak to oceniasz? 6. Dobra, potrzymajmy sobie chwilę. Oddychaj głęboko, wyobraź sobie, że na każdym wydechu tego napięcia pod moimi palcami jest coraz mniej, dobra? Dobra, wiesz co, teraz tak, popracujemy sobie troszeczkę z ruchem tutaj, żeby sobie dopieścić ten obszar. Zegnij sobie nogi. Teraz tak, ja będę pracował sobie w tym obszarze w takim fajnym tempie razem z Twoim ruchem nogi, a Ty będziesz wykonywała powolny wyprost, dobra? Okej, okay. I później powrót, cały czas pięta dotyka leżanki, dobra? I jest wyprost, będzie wtedy takie rozciąganie, jeszcze chyba takie ciągnięcie pod palcami, że tutaj coś w bioderku się rozciąga. Okej, okay. I teraz idziemy. Zahaczam się, idziesz do wyprostu. Wyprost, 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 powrót. Głęboki wdech sobie zrób. I na wydechu rozciągamy. Wydech. Fajnie, wdech. I jeszcze dosłownie 3 razy. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Dobra, super. Pokaż mi na chwilkę rączkę. Sprawdzamy na wskaźniku, słuchajcie, co tu się dzieje. Czy jest jeszcze coś do zrobienia? Nie. Dotknij sobie tamtą ręką tutaj. Trzymaj. Super. Dokładnie, to jest to miejsce. Podwójna lokalizacja. Nic się nie dzieje. Sprawdźmy sobie w takim razie. Trzymaj. Trakcja. Testy wcześniejsze, kontrole, nic się nie dzieje, kompresja, nic się nie dzieje. Pociągnij bioderko w tamtą stronę, jakbyś chciała piętą dotknąć do okna, super. Też, słuchajcie, nic się nie dzieje. Więc teoretycznie jest spora poprawa, bardzo szybko tutaj nam Dominika zareagowała na pracę, ale to dlatego, że to była nie pierwsza praca, zrobił już dużo, dużo fajnej roboty i samodzielnie, i z Olą. To jeszcze jest bolesne? Tak. Tak, jeszcze gdzieś tam ewentualnie, pewnie fajnie byłoby zerknąć na obszar na miednicy, tutaj gałęzi kościół nowej, może otwór stonowego, bo tam jeszcze nie jest idealnie pod kątem samego spojnowego, ale zobaczymy sobie to później, gdyż nie chcemy pacjenta przestymulować na jednym spotkaniu. Dobra, jest w porządku. Ja sobie zobaczę jeszcze jedną rzecz, kompresja na ścianę, co było wcześniej. Nie,
To jest jeszcze inny temat. Tutaj jeszcze będziemy musieli sobie coś posprawdzać, coś u Ciebie dzieje, dlatego że mamy cały czas nadwrażliwość na bodźce. Nie możemy tak pacjenta zostawić w dłuższej perspektywie czasu, więc będziemy sprawdzić sobie, o co w ogóle tutaj chodzi, ale to następne spotkanie. I teraz tak, zobaczcie, spodziewamy się tego, że ten kręgosłup lędźwiowy będzie działał lepiej, dlatego że tak, zaczął nam działać brzuszek, fajnie, pośladkowy się nam się włączył, naprężacze oba prawdopodobnie działają. Trzymaj. Dokładnie tak jest. Fajny, miękki, elastyczny opór, odruch ucieczki, wszystko się wyhamowuje, jest super. Nie ma problemów ze ścięgnem, nie ma problemów z stawem w tym obszarze. Moglibyśmy oczywiście, wiecie, połączyć to z testem bioderek, tak? Więc oczywiście sprawić sobie zakres ruchu, jakość ruchu, ruch bierny, czyn ewentualnie. To wszystko można sobie dorzucić, dlatego że sam NIT jest pewnego rodzaju instrukcją obsługi Waszej skrzynki z narzędziami. Oczywiście nie chciałam tego pacjenta przedianalizować, bo można było zrobić dużo, dużo, dużo więcej, ale czasami nie jest to specjalnie potrzebne. Póki co widzimy, że było kilka problemów i nam się to poprawiło, więc możemy sobie sprawdzić, jak to dalej działa. Brzuszek też nam się włączył, bo sprawdzałem to wcześniej i pewnie nic się nie zmieniło. Trzymaj, nie pozwól. Fajnie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobra reakcja, super. I biodrowo-lędźwiowy w tym ogólnym teście, zegnij znóżkę. Trzymaj, nie pozwól. Też ewidentnie lepiej. I teraz tak. Dominika, słuchajcie, zgłosiła problemy z odcinkiem szyjnym, że na Twoje ręce prawdopodobnie spodziewalibyśmy się dużego napięcia w obszarze mięśni, które mają wpływ na kompresję, na splot barkowy, ewentualnie poszczególne nerwy, ale co wszystkie palce, więc raczej myślimy w kategoriach naczyń, dużego napięcia w obszarze obojczyka, czy to mięśnia piersiowego większego, czy może piersiowego mniejszego, czy mięśni pochyłych, tutaj spodziewamy się raczej tam hipertonii, natomiast hipertonia wiemy, że jest wtórna. Ona jest wtórna i jest to pewnego rodzaju kompensacja, wspomaganie mięśni, które mają zdecydowanie mniejsze napięcie. I być może jest tak, to jest coś, co mogliśmy zrobić na początku, tylko znowu tych testów byłoby bardzo dużo. Mogliśmy sprawdzić tutaj odcinek szyjny i klatkę piersiową, co się wydarzyło, co było przed i co się wydarzyło po aktywacji brzucha. Dlatego, że to jest bardzo częsty schemat. Mało napięcia tutaj powoduje, że jest dużo napięcia w kończynach dolnych, jest dużo napięcia w obszarze obręczy kończyny górnej, szyi i nawet stawu skroniowo-brzuchowego. Więc to jest do sprawdzenia w następnej wizycie, czy ewentualnie coś zostało i oczywiście Dominika nam powie, co się dzieje z rękami, co się dzieje z jej bioderkiem, to, co ewentualnie moglibyśmy tutaj zrobić, to ewentualnie stymulacja. Trochę pracy na mięsie pośladkowym średnim, ewentualnie to by była fajna opcja, żeby trochę ustabilizować ten obszar i to by było, myślę, że wystarczająca praca i sprawdzenie sobie, co się wydarzy w pozycji chodzenia. Dominika jest w miarę aktywną osobą, więc dalej byśmy sobie to utrzymywali, więc pytanie, czy poszliśmy w dobrym kierunku. Jeżeli macie jakieś pytania, wrzucajcie je w komentarze, postaramy się na wszystkie Wasze pytania odpowiedzieć. Jeżeli Was ten temat interesuje, to wiecie, gdzie nas szukać, dlatego że to, co zrobiliśmy tutaj, to była namiastka tego, co robimy na kursie neurodynastyki i terapii. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. A my się widzimy w kolejnym materiale właśnie dalej z Dominiką.